Jesteśmy alternatywą, trzecią drogą dla Polski, która chcemy, aby była nowoczesna, dbająca o obywateli i gospodarczy rozwój kraju, mówił lider listy okręgu nr 28, obejmującego m.in. Częstochowie, powiat częstochowski, Henryk Kiepura, prezentując wspólną listę kandydatów do Sejmu, na której znaleźli się politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Dzisiaj przedstawiliśmy kandydatów w okręgu nr 28. To są doświadczeni samorządowcy, którzy sprawdzili się przez lata w działaniu na rzecz mieszkańców. To są przedstawiciele środowiska oświaty, którzy dbają o wysoki poziom kształcenia w naszym regionie. Ale też mówiłem o tym, że potrafimy dbać o tradycje, tradycyjne wartości, nowoczesne rozwiązania. Dbamy o strażaków, orkiestry, koła gospodyń wiejskich. Ale jako samorządowcy budujemy najnowocześniejsze instalacje, oczyszczalnie, pracownie CNC dla młodzieży. I to jest nasza siła i po 20 latach w Unii Europejskiej jesteśmy silniejsi niż byliśmy 20 lat temu. Spotkanie było też okazją do zaprezentowania kandydata Zjednoczonej Opozycji do Senatu, które na mocy porozumienia Platformy Obywatelskiej, Nowej Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Ruchu Samorządowego Tak dla Polski w ramach tzw. Paktu Senackiego walczyć będzie o mandat senatora z powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego, a został nim starosta częstochowski Krzysztof Smela, wieloletni samorządowiec, który, jak mówił, swoje doświadczenie chce wykorzystać w pracy parlamentarnej. Wiem, na czym polega samorząd, wiem, jaka jest siła samorządu. Wiem, że państwo nie może niszczyć samorządu i tam dużo ludzi musi krzyczeć. Samorząd to jest najlepszym partnerem i najlepszym wykonawcą zadań, o ile państwo, rząd spojrzy na ten samorząd przychylnie. No nie może być tak, że dają ci zadania, nie dają ci pieniędzy i w ten sposób pokazują, że jesteście nieudolni, to może was trzeba zlikwidować. Myśmy już mieli państwo bez samorządów, chcieliśmy z tym państwem skończyć. Wydawało się, że żeśmy skończyli, okazuje się, że nie bardzo. Są nowe pomysły, że być może samorządy nie są potrzebne. Będę protestował, będę wykorzystywał swoją wiedzę, ale umiejętność też kompromisu, rozmów, ustaleń, koncyliacji, bo to jest bardzo ważne. No w polityce nie trzeba uważać, że ja mam tylko rację.